głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, posunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret. Przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska za Jordanię, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem Królestwo Niebieskie jest bliskie. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Słowa i czyny Jezusa są zawsze wzorem postępowania w każdym czasie. Także słowa i czyny tej Ewangelii. Czytamy, że Jezus, kiedy posłyszał, że Jan został uwięziony, poczuł się także sam zagrożony. Przez lud był uznawany za podobnego, nawet coraz większego proroka, jak święty Jan. Wiedział, że także wokół niego są szpiedzy. Doświadczał, jak ciągle są zostawiane na niego pułapki. On także mógł w każdej chwili zostać aresztowany. Miał do wyboru właściwie trzy drogi. Mógł ze strachu przestać cokolwiek mówić, czynić, wrócić do Nazaretu, pracować dalej jako cieśla, albo też czynić to samo, co dotąd, na tym samym miejscu, co oznaczałoby zapewne szybkie aresztowanie, niemożność dokończenia misji, wypowiedzenia się do końca, albo też inteligentne dostosowanie się do sytuacji, wycofanie się w inne miejsce. Tak postąpił Jezus. I tak też zrealizowało się proroctwo,
Izajasza, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Zeszło światło dla mieszkańców Galilei, mieszkających na wybrzeżu Jeziora Galilejskiego. Jezus nie poprzestał na tym. Zaczął też powoływać uczniów, chociaż wiedział, że wciąga ich w podobne ryzyko. Wobec zagrożenia przez władzę buja ktoś, kto tworzy przeciwną jej organizację podziemną. Wiedział, że to, co spotkało świętego Jana, co miało jego spotkać, spotka zapewne uczniów. I tak się stało. Poza świętym Janem i Judaszem wszyscy podobnie umarli. A jednak powołał ich, wystawił na to ryzyko, bo wiedział, że chodzi o rzecz o wiele ważniejszą niż życie ziemskie. I jak pięknie, że spotkał się z otwartością, żarliwą odpowiedzią, że ci prości ludzie w jednej chwili zostawili wszystko, całą materialną podstawę swojego bytu. Ale widać, nie pomylił się w swoim wyborze. On już wiedział, że oni w nim rozpoznali kogoś niezwykłego. Niezwykłą, przecudowną osobowość, za którą warto iść. Warto poświęcić wszystko. W tej wspólnoty Jezus potrzebował, aby powstał Kościół, aby Jego słowa były przepowiadane. Ale też potrzebował zapewne dla siebie, jak każdy człowiek, by mieć grupę przyjaciół, uczniów, pomocników. I właśnie z głębi tej wspólnoty, z przyjaciółmi, z uczniami, a przede wszystkim z Ojcem, głosił Ewangelię, leczył wszelkie choroby i słabości wśród ludu i wzywał do nawrócenia. Mówił: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Nie mówił tak: róbcie dalej jak dotąd, jesteście wystarczająco dobrzy. Nie, przeciwnie, mówił: nawracajcie się, czyli nie jesteście jeszcze dość dobrzy. Potrzebujecie zmiany, rozwoju, przemiany na lepsze. To jest wzór na każdy czas, także na dzisiejszy. To napięcia, nawet konflikt, a nawet śmiertelne zagrożenie, które wychodzi ze strony władzy wobec wierzących, wobec chrześcijan, przecież powtarzało się i powtarza nieustannie w dziejach chrześcijaństwa. I właściwie jest nieuniknione. No bo jeżeli jedna grupa ludzi stara się żyć podobnie jak święty Jan, jak Jezus, jeżeli czyni w tym postępy, jeżeli dla nich Bóg jest najważniejszy, rzeczywiście najważniejszy, no to nieuchronnie w swoim myśleniu i postępowaniu, wartościowaniu musi się różnić od tych, którzy tak nie myślą, którzy nawet jeśli uznają Boga, to w rzeczywistości nie stawiają Go na pierwszym miejscu, ale może na drugim, trzecim, piątym albo dziesiątym. Coś innego dla nich jest ważniejsze. Może właśnie jak dla tych ludzi, którzy uwięzili, w końcu zabili Jana Jezusa, dla Heroda, dla Piłata. Zapewne najważniejsza była ich pozycja, ich władza, przyjemności, które dawała. Żeby to utrzymać, byli gotowi zabić nawet najbardziej sprawiedliwych. Ale tak często jest w dziejach, często jest z władzą, z jej potęgą, mediami. Chyba nie dlatego, żeby była gorsza od innych ludzi, bo skoro tacy ludzie dochodzą do władzy, są dopuszczani, to widocznie tacy najbardziej się podobają, prezentują średnią krajową. Ci na dole, którzy ich krytykują, często nie są lepsi. Takich przecież chcieli, takich wybrali. I właściwie na małą skalę, w swoim zakresie, robią nieraz to, co robi władza, która ma jednak większe możliwości, no i wiedza o niej nieraz bardziej ujawnia jej niegodziwości. Ale właśnie między takimi ludźmi i taką władzą napięcie, różnica są nieuniknione. Czasami mogą się przerodzić w otwarty konflikt i nawet prześladowanie i zabójstwa.
Przecież tak było jeszcze niedawno w Polsce, w stanie wojennym. Mieliśmy na przykład rzecznika rządu Jerzego Urbana, jego propagandę, którą atakował także chrześcijan, błogosławionych dzisiaj Jana Pawła II i księdza Jerzego Popiełuszkę. Wyraźny podział na dwie drogi. Drogę kłamstwa, pogardy, nienawiści i drogę prawdy i miłości. Wiemy, dokąd doprowadziły obie drogi. To jest memento dla nas, bo my też nieustannie stoimy przed jakimś wyborem. Musimy się zdecydować, którą drogą pójdziemy. Także w naszych wspólnotach. Bo wiemy też, że wspólnoty, które powstały dzięki Chrystusowi, nie są idealne. Mają swoje braki. Miały też te pierwsze wspólnoty, jak w Koryncie, gdzie już powstawały pierwsze spory. Jedni mówili, ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, ja Chrystusa, bo to od nich otrzymałem wiarę. Widać, że już w tej pierwszej wspólnocie grozi podział, rozejście się dróg. Paweł reaguje zdecydowanie, napomina, to przecież Chrystus jest najważniejszy, Jego się mamy trzymać, inni są tylko pomocnikami. Ale to jest w ogóle wzór dla rozwiązywania wszelkich tego rodzaju sporów, problemów. Bo to, że musimy się różnić w Kościele, także w każdej innej wspólnocie, także tych najważniejszych, jak małżeństwo, rodzina, przyjaźń, jest naturalne, jest nieuniknione, jest oczywiste. Bo to, jakie mamy poglądy na cokolwiek, nie jest zwykle wynikiem ścisłych rozumowań, które od przesłanek na drodze sylogizmów muszą doprowadzić do tych samych wniosków. Wtedy musielibyśmy się we wszystkim zgadzać. Nie. To, jakie mamy poglądy, przekonania, w wysokim stopniu jest rzeczą nie rzetelnego myślenia, ale życiowego przypadku. To, co my sądzimy, co myślimy, w dużym stopniu jest tak przypadkowe, jak ryby wyciągnięte siecią z morza. To, co myślimy o jakiejś rzeczy, zależy właściwie od całej historii naszego życia. Na przykład, co myślimy o wartościach, o etyce, o małżeństwie, rodzinie, polityce, ekonomii. W dużym stopniu zależy od tego, kto był naszymi rodzicami, w jakim kraju się urodziliśmy, jaką edukację, wychowanie otrzymaliśmy. A to wszystko jest przypadkowe i nie zależy od nas. Dlatego, ponieważ nasze przekonania w każdej rzeczy zależą właściwie od całej historii naszego życia, a ta historia jest zawsze inna, my nieuchronnie musimy mieć właściwie na każdą rzecz inne poglądy, inne przekonania. To jest z góry wiadome. Tu nie ma się czemu dziwić. A nieraz ludzie przychodzą do księdza i mówią, księże, my tak się kochamy w narzeczeństwie, małżeństwie, a tak się nie rozumiemy, tak się kłócimy. Jak to możliwe? No, możliwe i tak musi być, no bo chociażby dlatego, że jesteście mężczyzną i kobietą, to trochę inaczej doświadczacie, inaczej rozumiecie świat. Musicie więc mieć inne poglądy. Ale te różnice nie są po to, żebyście sobie głowy pourywali, tylko żebyście się nawzajem ubogacali. Bo właśnie dlatego, że nasze przekonania są tak cząstkowe, uwarunkowane, relatywne, my na każdy temat wiemy najwyżej małą cząstkę i ta cząstka prawie na pewno jest częściowo błędna. Właśnie dlatego potrzebujemy się nawzajem, żeby się wzajemnie ubogacać, rozwijać poprzez dialog. Właśnie poprzez otwarty, życzliwy dialog możemy te nasze cząstki nawzajem poszerzać i korygować, bo każdy prawdopodobnie wie coś, czego ja nie wiem i może mnie skorygować w czymś, co błądzę, grzeszę, a czego nie widzę albo nie chcę widzieć. To
to właśnie jest błogosławieństwo dialogu. Dlatego ludzie najbardziej otwarci na dialog też najszybciej się rozwijają i z czasem potrzebują najmniej korekty, bo przeżyli ją wcześniej. Właśnie taki dialog powinniśmy prowadzić i on zawsze jest możliwy, bo obok tego, co nas zawsze różni, jest też zawsze coś, co mamy wspólnego, bo z jednej strony historie życia każdego z nas są różne, niepowtarzalne, odmienne, ale nigdy nie są całkiem odmienne. Zawsze te historie częściowo są podobne, tożsame, bo jesteśmy przecież w końcu ludźmi, mamy tę samą ludzką naturę, żyjemy w tym samym świecie. Dlatego część naszych doświadczeń, część naszej drogi życiowej jest tożsama z każdym innym człowiekiem. Dlatego obok wszystkich różnic z każdym człowiekiem mamy też wspólną drogę i wspólne poglądy, wspólne przekonania. Bez tego w ogóle dialog, rozmowa nie byłyby możliwe. I właśnie dlatego z każdym człowiekiem jakieś porozumienie zasadniczo powinno być możliwe, bo z każdym mamy coś wspólnego. Właśnie wychodząc do tej wspólnej części, możemy rozpoczynać dialog, porozumienie, wzajemne ubogacanie się i korygowanie. Przede wszystkim w tych najważniejszych małżeństwach, wspólnotach najbardziej podstawowych, jak małżeństwo, rodzina, przyjaźń, jak środowisko pracy. Nie można przy tym jednak być naiwnym, ponieważ niestety przy całej otwartości są ludzie, z którymi dialog właściwie nie jest możliwy. To ludzie złej woli. A żeby dialogować, to wszystkie strony muszą być otwarte, muszą przyjmować, że czegoś nie wiedzą, w czymś się mylą i muszą być gotowe do korekty tego. Jeżeli jednak ktoś przyjmuje taką pozycję, że najważniejsza dla mnie na przykład jest władza, jej przyjemności, możliwości, jak u Heroda czy Piłata, a to z góry porozumienie z takim człowiekiem raczej nie jest możliwe. Bo dla niego nie jest ważna prawda, ale zachowanie swojej pozycji. Taki człowiek nawet zabije, byle zachować swoją pozycję. Podobnie nie jest zasadniczo możliwe porozumienie z Judaszem. Paweł nie wymienia go na liście apostołów. Mówi Apollos, Paweł, Kefas, ale nie mówi Judasz. No bo ze zdrajcą, człowiekiem, który ma głęboko złe intencje, jest fałszywy, niegodziwy, no dialog też właściwie nie jest możliwy. Dlatego Jezus wyrzucił Judasza z wieczernika. Nie dopuścił go do mszy świętej, do komunii, mimo że był apostołem. Ale Judasz uczynił coś tak złego, co wykluczyło go ze wspólnoty apostołów. I tak jak jest wieczny Piotr, Jan, jak jest Jezus, jest też wieczny Judasz. Człowiek, który przeszedł na ciemną stronę, który zdecydował się może na największe zło, jakim jest zdrada Jezusa. Ale to też przypomina nam, że zawsze stoją przed nami różne drogi. Każdy z nas jest w drodze, nikt nie jest dokończony. Dlatego właśnie, że tyle nie wiemy, tak błądzimy, tak nieraz grzeszymy. Dlatego też każdego dnia możemy być lepsi. Każdego dnia możemy być trochę mądrzejsi, trochę pokorniejsi, trochę bardziej miłujący. To jest właśnie przecudowne. Każdego dnia możemy stawać się większymi, piękniejszymi ludźmi. Ale zawsze też jest możliwa druga droga degeneracji, deformacji. Każdego dnia możemy być głupsi, bardziej egoistyczni, bardziej zmierzający do śmierci duchowej. Każdego dnia musimy wybierać. Mamy wybór. Your choice. Może nawet kilkadziesiąt razy dziennie, kiedy właśnie widzimy, że mogę postąpić tak albo inaczej, lepiej lub gorzej. Właściwie ciągle stoi przed nami otwarta taka droga jak Jerzego Urbana, czy Judasza, czy im podobnych, czy też droga Jezusa, świętego Jana Chrzciciela, świętego Pawła, błogosławionego Jana Pawła II, księdza Popiełuszki, świętej Jadwigi, świętej Faustyny. Zawsze jest your choice na całą wieczność.
I te czytania przypominają nam, jak warto dobrze wybierać. Wybierać jak Jezus, jak święty Jan Chrzciciel. Wtedy zmierzamy do coraz piękniejszej, coraz głębszej wspólnoty z nimi i wszystkimi zbawionymi na całą wieczność. Bo bliskie jest już Królestwo Niebieskie. Amen. Spójrzmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.